Matko, sąsiadko, jestem Rilly de Fred, to jest mój podcast Czerwona Kartka. Wróciłem po 4 latach, kurde, smog powraca. I mam ze mną aż za bardzo pokorną, przefajną, uważam, że to jest osoba, mówiłem jej to wcześniej i nie mam po co, że tak powiem, słodzić, które robi najfajniejsze wywiady, a na pewno ze mną zrobiła najfajniejsze, najbardziej merytoryczne. Będzie się zaraz bić. Jest to tutaj kochana Kasia Kubiak. Dzień dobry, witam Ciebie. Jeżeli się tak złapiemy przez ten stół, siemano. O. Co to, tak się to robi? Tak nie się wiem, wyda? Wymyśliłem, nie? No to piękne przywitanie, tak się już możemy witać. Dzień dobry i dziękuję za takie słowa. Chociaż no, jak wiesz, ja się z nimi nie zgadzam. No ale no wiesz, no, to są moje słowa, to są jakby gusta, tak? Oczywiście, dlatego. Tak jak mówiłem Ci, Huberta czy Kaniowskiego prywatnie bardzo lubię, niemniej jednak też zrobili ze mną wywiady, niemniej jednak wolałem wywiady z Tobą, po prostu. No mi z Tobą też się dobrze rozmawia, ale to przez to, że oprócz fryków też i o innych sportach możemy porozmawiać, o muzyce, o wszystkich tych projektach. Bo ja jestem, że tak powiem, przeczytałem parę książek w życiu, wiesz? No, poziom intelektualny akurat w frykach nie jest dość wysoki, więc nie ciężko być tam dobrym. Tak, tak, to prawda. Kasiu, zaprosiłem Cię z wiele powodów. Oprócz, że właśnie dążę Ci z szacunkiem za te wywiady. Jak Ci to powiedzieć? Ja już jestem stary dziad, jak to zrozumiałaś. I tak jak widzisz, tutaj Wojtek co klika, naprawdę to nie jest ściema. Był znanym raperem, jak Ty byłaś malutka, ale piciulinka. No to ja też w sumie byłem gdzieś tam znanym raperem w tych samych czasach. Dlatego jesteśmy starzy, ale dalej przystojni i w ogóle. On czasami coś powie, wiesz. On jest aktywny czasami. Powiedz coś. Taki didaskalia. Nie, ale wiesz, takie właśnie, wiesz, takie gadki mamy z Wojtusiem. Nie znamy się, kurwa, za dużo lat i tak dalej. Ale o co mi chodzi? Też zaprosiłem Cię, bo chciałbym, naprawdę ciekawi mnie to. No bo jesteś na tej gala frikowych od kuchni. I chciałbym szczerze, na ile możesz, ja nie będę Cię ciągnąć za język, żebyś mi opowiedział po prostu Twoje wrażenia, ile jest ściemy. Nie musisz sypać nazwiskami, bo myślę, że dużo będę sam zgadywał i nie będę, tak jak mówię, ciągnąć język, ale no wrażenia, gdzie jest, jak jest stopień od 0 do 10 farmazonu, mówię, wiesz, o zawodnikach, o dymach, no i tak dalej. I teraz za dużo gadałem, daję Ci pole do popisu. Ja się oczywiście na ten temat wypowiem. Wiesz, no dużo osób już mówi o tym, że jednak friki no to jest duża dawka aktorstwa i mało jest w tym prawdy tak naprawdę. I no często tak jest, nawet ten przykład, który ja miałam z Natanem Marco, nie wiem, czy ty śledziłeś tą gdzieś tam, powiedzmy, naszą spinkę małą. Tak. No sam Natan do mnie pisał, dawaj podkręćmy, bo ja muszę być we Freak Fight Polska, żeby tam o mnie mówili i tak dalej. No i często tak jest. Ja nie zapomnę takiej sytuacji, była jedna z gal, no oczywiście nie rzucę ci nazwiskiem, ale to było na prime. Tylko tyle ci powiem, to było na prime. Nawet nie wiem, czy chyba nie na tym, co ty się biłeś, ale już nie pamiętam dokładnie. I chłopaki się tak bardzo nienawidzili na programach, tak bardzo się nienawidzili. I po prostu wiesz, że ja mówię, o matko, ochrona. Tam chyba nawet ochrona w ogóle wbiegała na programy. Wychodzą, program się skończył, piątki zbijają. Siema, zrobisz ze mną i z nim wywiad, bo tu wiesz, kumpel czeka. I mówię, spoko, wy się nie biliście przed chwilą. Wiesz, jak jest. No i taki jest ten świat frikowy, że jeżeli chcesz gdzieś być na tej topce i zarabiać to naprawdę dobre pieniądze, no to musisz robić te dymy. Musisz te dymy robić, a tak naprawdę no mało jest tych konfliktów, no bo to są te konflikty. Że ten coś źle powiedział, ten coś usłyszał, a potem znowu jest piątka. Takich realnych konfliktów tak naprawdę jest mało, więc dobra, taki dziwny świat. Bo akurat na paru konferencjach, no ja sam uczestniczyłem jako zawodnik, to był w premie, byłem chyba na jednych, dwóch, czy to Klauta, czy Fame'u, nie pamiętam. Raz byłem zaproszony przez Fame'a dawno temu, a jak było arena w Gliwicach, bardzo fajna gala. Nawet ci nie powiem, kto walczył. A to nie była ta, co Mańkowski się bił? Bo to ja chyba była pierwsza gala, na której ja byłam w ogóle frikowana. To było już dosyć dawno temu, ale dostałem w ogóle, za co dziękuję, to chyba Rozpara mi załatwił. Miałem normalnie loże. Wpadłem żoną, FIFA, Rafa. Szaleństwo, kurde, nie? Także wiesz, no, ale o co mi chodzi, że właśnie mało byłem, a jak byłem właśnie, no to widzisz, byłem dwa razy i byłem od przodu. I czy właśnie, tak jak mówisz o konfach,
To czy jest tak samo po walkach, bo ty jesteś w tych mediarumach, ja jestem, wiesz, na przykład byłem milion razy na KSW od zaplecza jako menadżer i tak dalej i wiem jak to jest, no i mediarum też jest z tyłu i też mogę ci opowiadać, ale to nie jest tak ważne jak właśnie teraz friki, bo mnie friki interesują, bo ja nie byłem na zapleczu i ci, czy ci sami, co właśnie robiły te dymy i później zrobili, prosili cię, ty może z nim później zrobić, bla, bla, bla. Czy jest generalnie ten sam level ściemy, kiedy już jednak, wiesz, jeden zawodnik dostał w pierdol, chociaż parę strzałów mocnych, nawet mocniejszych, jak ma coś złamane, też się zdarzało. Czy jest po prostu ten sam poziom farmazoństwa, czy jest jakby już mniej? Nie, no wydaje mi się, że już po galach akurat jest spokój. Już wtedy, wiesz, każdy osiągnął to, co chciał, wypłata już wtedy jest praktycznie sfinalizowana, więc już wtedy nie muszą ciągnąć tych konfliktów udawanych. Czyli wywiady po, na gali, ale po walce są jakby bardziej... Chyba najbardziej szczere. Okay. Tak mi się wydaje. No wtedy właśnie widzisz, zawsze wychodzę już poza tymi udawaniami, ale wtedy właśnie miałem kontuzję oczu, nie mogę mówić tego, nie mogę mówić, to chciałem powiedzieć, to teraz powiem, ale to już są raczej takie, taka szczerość. Ale myślę, że akurat chodzi. Szczere tutaj nie zgadzam. Że co? Że co? Czy szczerość z kontuzjami po walkach? Słuchaj, no nie mnie oceniać, no niektórzy mają kontuzję po każdej walce, w sensie przed każdą walką i tak dalej. Zawsze jest jakaś dobra wymówka. Ciężko jest... Jeśli Pablo Tibori, którego pozdrawiam, bo się lubimy, powie, jak zobaczy twój wywiad, że miał kontuzję lub że podczas walki doznał kontuzji, jemu ufam. Ja też Pawłowi ufam. Ja w ogóle to uważam, że to jest jeden z lepszych ludzi w tych chwilach. Tak. Mimo tego, co on zrobił kiedyś, to ja gdzieś tam czuję z nim taką niść porozumienia naprawdę dużą i mega go doceniam i szanuję. Ja powiem tak, właśnie przed, bo tym pierwszym prime'em, co wylądowałem w szpitalu, co miałem walczyć z tym wielkoludem kałskim, to kręciliśmy trailer w Trójmieście i pamiętam, że Pablo mnie wziął tak z boku i mówi mi, Redziu, popatrz moją walkę z cieniem. I ja... Mając level, jaki mam, ale przez to, że jestem dalej, a byłem menadżerem Turbo Kotów, mówię, wiesz, level KSW, Bellator i tak dalej, więc byłem na treningach Turbo Kotów, no to powiem ci, że walka z cieniem no, była imponująca i myślę, że właśnie jak teraz gada, że tą kolejną walkę z Pasternakiem może wygrać, no ja trzymam kciuki za niego, nie mam nic do Pasternaka, w ogóle go nie znam, ale wierzę, że może to zrobić, nie? No w MMA na pewno będzie mu ciężko, w K1 właśnie Paweł ma bardzo dobrą tą stójkę i... No kurwa. Wiesz, chyba zgodzisz się ze mną, że gdyby on miał trochę inny tryb życia, to myślę, że naprawdę gdyby mu zależało na tym, to w tym KSW ale co, ale spokojnie. Myślisz, że nie robi chociaż jeden trening dziennie? On robi. Znaczy wydaje mi się, że robi, tylko wiesz, oprócz tego bardzo się eksploatuje. No zobacz, wczoraj był w Poznaniu, przedwczoraj jeszcze coś tam robił, tutaj jeden barber, ale jest drugi, młody. Trzeci. Ile ma lat? 30. To no już, dobra. No, jest młody, no wiesz, ale jednak mu wszystko, to już jest jakieś tam, trochę życia przeżył, trochę swoim się imprezował. Ja miałem 30 lat, byłem po pierwsze piękniejszy, miałem mniejszy bebzek, i wsiadłem o 12 bez żadnych używek o północy i mogłem jechać z Warszawy do mojego miasta kochanego na południu Chorwacji, kurde, zatrzymując się tylko na, kiedy trzeba tankować i piłem tylko kawę i jakaś najmniejsza kanapka, bo to głupio brzmi od grubasa, ale o głodzie nie zasypiasz, jedziesz, wiesz o co mi chodzi? I tak jechałem, kurwa. A tu w sumie mam tak samo, ostatnio byłam... Z 2 miesiące temu w Białogardzie, na wywiadzie z Michałem Pasternakiem. I tak wpadłam dzień wcześniej na pomysł, mówię, dobra, zrobię wywiad. Pojechałam do Kołobrzegu, tu wyjechałam o 5 rano, pojechałam do Kołobrzegu, tam sobie spędziłam chwilę, zrobiłam wywiad z Pasternakiem i wróciłam do Warszawy. Więc wiesz, ten sam dzień mówię, jest spoko, tam ludzie dzwonią, Kasia, jak ty się czujesz, nie chce ci się spać? Mówię, spokojnie, jeszcze zaraz jak się prześpię, to do Zakopanego pojadę. Pytanko. Dawaj. To z Natanem akurat, wiesz, to, że miałeś ten mały po rapersku beef, czy spięcie, nazwij to jak chcesz. Ja sam, wiesz, nie znam typa, nie mam nic do niego. Bo ja w ogóle nie mam nic do nikogo, bo nikt mi nic nie zrobi, że tak powiem. Ale jestem za stary, żeby się takimi pierdołami denerwować. Ale ja pamiętam przecież pierwsze walki Natana w Fejmie. To był nudny, to była stypa. I nagle, kurwa, nie wiem, czy to po drugiej, trzeciej, takim nie jestem specem, się włączył nowy Natan. Mówię, coś, wiesz, no przyjść z takiego nabycia taki, wiesz o co chodzi, i zaczął tam ten i tak dalej, i tak dalej. Co nie, na przykład, nie, co jest
okej, nie okej, whatever, czy przegiął czasami za bardzo, czy nie, to już jest natura tych freak fightów. Ja najwyżej czasami się śmiałam, albo czasami jest to żenujące i wyłączam, ale na przykład jak walczył w Pride'ie, to była ta konferencja, to tam był sam przeciwko, nie wiem, tam na stole, przy stole było, przepraszam, 10. No 4 osoby go chyba wtedy w Mediumie zaatakowały w ogóle, no to... No dobra, ale podczas, widzisz, no ja nie byłem wtedy na konfie, ale on był sam przeciwko 10, wszystkich zgasił, jednym tekstem, ja tak uważam. No bo widzisz, to jest to, co... To, co ci mówiłam. Nathan, jeżeli jak wchodził do Fame, ja wiem, jak on miał stawki, i to były niskie stawki. No. No i wtedy był szanowanym, lubianym w miarę. Tam wiadomo, że była ta akcja z tymi podkami fagaty, więc za to gdzieś tam mogli go ludzie jechać, ale jakby wtedy zawsze miał ten PR dobry, jedynie co te sterydy się wokół niego ciągnęły. Ale to było wszystko. No ale wtedy zarabiałeś mało. A potem zaczął być Nathanem, który zepsuł sobie opinię dobrą u wszystkich ludzi. Teraz sobie ją powoli odbudowuje, bo znowu zaczyna być normalny w miarę. No ale widzisz, to, co zarobił przez okres bycia nienormalnym w miarę, no to starczy mu na kolejne parę lat. Bo zrobił walkę z jednym Załęckim, z drugim, tak, i tak dalej. Tak, tylko czy teraz wiesz, tu gdybamy i rozmawiałem, bo wiesz, mnie to interesuje, jak ja byłem trochę w świadku, liznąłem ten świadek, o tak powiem, ten świat, to mnie oczywiście trochę się tym interesuje, nie jestem tak jak ty turbo wszystko wiem, ale coś tam wiem. Mhm. Niemniej jednak, czy nie uważasz, że istnieje możliwość i w ogóle tego mu nie życzę, ale że Nathan przez to, co wywołał, te gówne burze, właśnie jak się włączył i zarobił te na pewno grube siano, czy nie może być konsekwencja tego, jeszcze raz mówię, ja tego nie życzę, że będzie kiedyś o złej porze, w złym miejscu i ktoś może, czy dwie, trzy osoby mu zafundować naprawdę, że tak powiem, pobyt w szpitalu, bo go tak pobiją na przykład, nie? No i właśnie to jest to, o co chyba on miał do mnie największy żal. Bo ja to samo powiedziałam, ja mu to mówiłam też prywatnie, jak ja z nim kiedyś tam jechałam. Ja mówię, rozumiem, że chcesz tutaj do szeligi poddymiać i tak dalej, bo to jeszcze było przed tym, jak się zaczął odpalać na wszystkich. I ja mówię, rozumiem, tylko wiesz, no to jest jednak życie medialne, ale ono się trochę łączy z swoim życiem prywatnym. Ale w sumie to chyba Wielki mu dobrze powiedział, że skoro nikt mu na razie nic nie zrobił, to raczej mało kto mu zrobi teraz coś jeszcze, jak on już trochę zaczyna to wszystko wyciszać. Ja wiem, że była taka sytuacja przy okazji chyba ostatniej gali Fame'u, albo nie, coś tam było w Łodzi, no to chyba Fame był w Łodzi ostatnio. To przy okazji tej gali on był w jakimś tam spa, czy gdzieś tam na basenie, no i z tego co wiem, to musiał dzwonić po ochronę z Fame'u, bo gdzieś tam ktoś dla niego uszczekał pod tym obiektem, nie? Więc jakby no to była taka jedna sytuacja. Nie wiem, czy po Gliwicach też go gdzieś tam ganiali, czy nie. No na pewno nie miał łatwego życia, ale no miał to, na co sobie tak naprawdę sam zapracował. No ale tak. To była jego wolna wola. No tak. Więc no są plusy i minusy z tego. Poza tym nie interesuje się, ale chyba on nie ma dziewczyny i nie ma dzieci, nie? Dzieci nie ma na pewno, znaczy na pewno, z tego co ja wiem, to nie. Dziewczyna niby mówi, że teraz ma, jak no, ja się jeszcze z nim znałam, to chyba rozstawał się. No to wiesz, no to najwyżej, jak jesteś sam, to jeszcze jest to w miarę do skumania, ale wiesz, jakbyś miał, wymyślam, nie milion ma lat, ale ja jestem takim... On jest młodszy ode mnie, 20. On jest takim gimbusem. On jest... halo. Jestem boomerem, więc wiesz. No. No nie, no ja akurat też jestem z charakteru boomerem, więc ja ci zbijam tutaj żółwia. Nie, on jest rok młodszy ode mnie, no. Wiesz, że to właśnie Boxdale mnie nazwał boomerem, zostało, ale później Paweł Jóźwiak stał się większym boomerem i powiedział mi, że no, już jestem drugi w Polsce. To kto jest teraz największym boomerem w Afryce? No Jóźwiak ponoć, no. No a ja już wiesz, ucichło mnie, więc już wiesz. Byłem na drugim miejscu, a teraz może nawet jestem tam w pierwszej dziesiątce, ale spadłem, nie? No. Nie, ale o co mi chodzi, że wiesz, jak nie ma dzieci i nie ma tam stałego, już mocniejszego związku, to jest okej, bo wiesz, no, jakby nie jego złapali, mogliby złapać, że on wie, że to no są tak, wariaty, jasne. Wiesz, o to mi chodzi. Jak jesteś sam, no to zarabiasz hajs, chcesz za to zapłacić takim ryzykiem, że ten, no to okej, jak jesteś sam, no to wiesz. Jak byłem sam, też różne głupoty robiłem, wiesz, tak? I jak z tych głupot dostawałem od życia, ale to nie, że wpierdol czy coś,
to mogłem sam być winny i nikogo nie krzywdziłem, że tak powiem, swojego najbliższego otoczenia. Nie? No, samotność daje ci taką pseudowolność trochę. Tak, też, nie? Więc tak. Są plusy i minusy samotności. Ale wiesz, no nadal on ma jednak tą mamę, która naprawdę go kocha, no bo ona z nim jeździła na różne te sesje i tak dalej. Ja się zastanawiam, co ona musiała czuć w trakcie, kiedy czytała te wszystkie rzeczy. Bo ja też wiem, że właśnie w pracy ją pytali właśnie o Natana i tak dalej, przynajmniej tak jak rozmawialiśmy kiedyś. I no to jest naprawdę super kobieta, więc zastanawiam się, co, jak ona miała z nim rozmowy i tak dalej, no ale to już ja zajmę mój temat, nie? Tylko mówię, jej trochę najbardziej chyba w tym wszystkim współczuję, no bo on wybrał to, co wybrał, ale szkoda mi jednak tej mamy. Dobrze, gadaliśmy o Pablo. Powiedz mi taki na freestylu, top 5 freaków, nie sportowców, którzy właśnie są najbliżej sportowców. Rozumiem. Ale lasek też, czy samych facetów? A, lasek, facetów, wszystko. Ja... A nie, no laski to w sumie, kurczę, tak z facetów? No, to... no ale laski też, jak masz. Nie, no z lasek tak właśnie myślę, ale no to Linkiewicz, ale ona powiedziała, że ona nie chce iść jakby w tą drogę sportową, no bo ona lubi taki tryb życia, wiesz, luźniejszy. Jak ma ten okres przygotowawczy, to robi te treningi, ale tak, no to nie za bardzo w tym siedzi. No na pewno Paweł. No Paweł i Piotrek też, chociaż wydaje mi się, że Piotrek przez to, że jest mniej obity i przez to, że miał te kontuzje różne, no to Piotrkowi jeszcze chyba trochę dalej, więc no Paweł na pewno. Czekaj, kogo jeszcze? Mateusz Fidlowers. On jednak gdzieś tam widzę, że teraz coraz więcej, nie wiem, czy śledzisz jego Instagrama, czy nie. On teraz chyba w Gruzji w ogóle, czy tam w Mołdawii. Jest gdzieś on tam. Dawno nie walczył, nie? Nie walczył, no bo Mateusz jest nudny, powiedzmy. Wiesz, ja jakby, dla mnie to jest właśnie, kiedyś opowiadałam. Rekordzista ostatnio. Może? Rekordzista, tak. No ale on jest, no, ale jest sportowcem walki, trochę, no tak, więc. Tak. Więc tak jak z frików szukamy. Kurczę. Dość mi ciężkie to pytanie, powiem ci. No przepraszam, ale to możemy się, no, jak było ich, no ile, powiedziałeś dwa. Dwa, no. No. To chociaż jeden jeszcze, trzy. Taka ładna. Próbuję ci pomóc. Wiesz co, AJ jeszcze. Chociaż on też raz walczył. AJ The Polish American, on nie wiem, czy kojarzysz, teraz robi takie różne właśnie odcinki z, na przykład dołącza do jakichś jednostek specjalnych i tam robi jakieś testy, przychodzi i tak dalej. On walczył jedną walkę gdzieś, o, właśnie tak? On chyba z Fidlowersem walczył, nie wiem, czy drugą też. Chyba jedną miał tylko, albo dwie. Okej. Okay. No ale on, wydaje mi się, że on ma predyspozycję na to, żeby być naprawdę dobry. I on w Fejmie, nie? Tak. To było? Ale nie pamiętam. Coś mi on to też w Fejmie właśnie z Mateuszem z Fidlowers. Nie wiem, ale nie widzę w ogóle, jak on wygląda. Ale po taki wielki, zbudowany, naprawdę wyżułowany. Okej. Okay. Wysoki. Okej. Okay. Może przypomnisz sobie, znaczy w sensie, jakbym ci pokazał, to nie jestem wiedział. Ja. Nie, to nie ty. Ty jesteś tym czwartym. Właśnie, słuchaj, no przypomniałam sobie. Red to jest czwarty, ten najlepszy polski przykład. Ej, czekaj, bo teraz pewnie kogoś naprawdę pominę takiego bardzo dobrego. No właśnie, bo jest taki, ale ja też myślę, bo na pewno jest. W sensie takich frików, którzy są naprawdę blisko... A Wiewiór? Ale Wiewiór ma zbyt imprezowy tryb życia. On okay. I tą stójkę też ma taką, wiesz... No powiedzmy Lizak. Lizak, jeżeli jakoś można go sklasyfikować w kwestii ale frika... Ale Lizak Teresy Cuento... Ja rozumiem waga, tak. Ja wszystko rozumiem, ale... Ale okej, okay, też rozumiem, ale znaczy w sumie nie rozumiem, bo Sekwento się zachował z zajebistym cwaniactwem. Jest w regułach, że jak dostajesz po jajach i nawet jeśli zasymulował, ale sędzia powiedział, dostał po jajach, masz 5 minut, a było widać, że już wiesz, jakby w żargonie to się mówi, że już patelnia już go łapała, że wiesz, już puchnął. No ale wiesz, no, zaczekał 5 minut całych, kurde. No właśnie, ja Lizaka bardzo lubię, my też trenowaliśmy w jednym klubie. Ja też nie rozumiem, czemu ta krytyka na Sekwento. Wykorzystał po prostu to, na przykład to Dondiego bardzo dobrze robił w Gromdzie. Czy no właśnie, Dondiego zawsze jest czyta regulamin super, no, i wykorzystuje no, regulamin tak jak może. Jeżeli no, jest zmęczony, przyklęknie, sędzia go tam coś tam i nikt mu co mu ktoś co zrobi, więc Sekwento po prostu zachował się bardzo mądrze w walce. Tak. No to jakby ten. Ja zawsze lubię historię, czy w piłce nożnej, czy w MMA, czy w czymkolwiek. Underdoga jak wygrywa, jest. Ja lubię, zawsze lubię, więc. A w ogóle nie znam jednego czy drugiego, no, tak? Dlatego powiem ci, że na przykład bardzo liczyłam na to, że Lexi wygra. Mimo tego, że mówię, jedną i drugą lubię. Super bardziej walka. Najlepsze, na tej gali najlepsza walka. Ale w ogóle to, że Lexi tak się. Wiesz, ja spodziewałam się, że ona pokaże, że naprawdę potrafi i że no, przyłoży się dobrze przez ten okres przygotowawczy. No ale zaskoczyło mnie chyba aż. Nie spodziewałam się, że aż tak dobrze się reprezentuje. Ale ma dobrych trenerów, wiesz, Anzor i tak dalej, WCA, to jest wyższa półka, nie? No tak. Ale jeszcze ja nie wiem, nie znam ją w ogóle, jak ona tam, wiesz, ile tam chodziła, czy raz, czy dwa razy dziennie, czy trzy razy w tygodniu, ale dali super walkę. Jest tutaj w ogóle nie w tym kontekście, ale jest jedna dziewczyna, którą znam i pozdrawiam i to nie przez to,
że ją lubię i jej faceta też bardzo lubię, Rataja, mi chodzi o Malubę. Uważam, że za mało jest, bo z tego, co widziałem na paru treningach, jeszcze ona ma zajebiste warunki fizyczne, że ona ma, żartuję, ale 2 metry. No, ona i... ma 1,86 m, coś takiego, więc... No, ale wiesz, na, jak się mówi, na obcasach, ona ma, przecież hello, tak? No tak. Ona na pewno ma 2 razy rękę dłuższą ode mnie. Mhm. I ona miała tą jedną walkę, gdzie po prostu tylko prostym prawym, czy sierpowym prawym tam zlała. I wiem, że akurat też właśnie trenuje u fajnych trenerów i... Ona z Marcinem Naruszką chyba tak, trenuje, tak, prawda? Tak, tak, tak. Tylko, że ona ma to życie też muzyczne, nie? Ale to jest dziewczyna, która jakby dostała walkę 4 miesiące i by się przyłożyła, to mogą być z niej ludzie. I też ta, ją w ogóle nie znam. Właśnie, bo... Ta od Gimpera. Szeja. No to właśnie ja ci chciałam powiedzieć, o jeszcze jednak teraz mówię, ale nie, jeżeli mówimy w kategorii KSW UFC, to tam nie, bo wydaje mi się, że no parteru w ogóle chyba raczej nie ma z tego, co widzieliśmy właśnie w walce z Szeją, ale Dominika Rybak. Uważam, że w walkach jakichś takich zawodowych w K1 ona naprawdę za jakiś czas i to za niedługi czas może naprawdę osiągać duże sukcesy. Okej. Okay. A ona trenuje codziennie, nawet jak nie ma... Ona ostatnio była na kampie w ogóle w Tajlandii. Tak przykłada się. Widziałam chyba jeszcze przed walkami... Znaczy w trakcie między jedną widzisz, walką ja w Fejmie. Bo widzisz, ja ją kojarzę z prime'u tego, co... Co się nachlała? Co się właśnie nachlała. I dlatego ja, wiesz, tak w ogóle bym o niej nie pomyślał, bo pamiętam akurat na backstage'u, jak wychodziłem... W jakim stanie małolatka była, wiesz. No ale i... to właśnie był chyba taki początek jej zmiany, tak, bo teraz tak, jak tak. Zobaczysz, to jest maszyna. To jest tak, naprawdę tak. Maszyna, więc no... Ale wiesz, no ja, że tak powiem, wiesz, no wiesz tylko, bo ja się wychowałem w Genewie i śmiać się, czy nawet po angielsku, czy francusku, po polsku jak mówię śmieję się z ciebie, to brzmi pejoratywnie gdzieś, że jesteś gdzieś tam spierdolona, że ja się z ciebie śmieję. No. A tak naprawdę po francusku czy po angielsku you are funny, or... to jest okej, wiesz o co A mi po chodzi? Francusku jak to brzmi? Tu es rigolote. Tu rigolote, ja mówię, je rigole de toi, śmieję się z ciebie, tak? Ale to jest, wiesz, przecież ja akurat jednym telefonem zgasiłem Murana, jak zadzwonili. No to tak jak ja jednym tekstem, w sensie zwykłym Bożu, no to wiesz. Jak ktoś dzwonił tam, mieliśmy ten face to face, z Muranem i były te, nie wiem jak się to nazywa, te cage, whatever, te prime'owskie, tak? No tak, tak? Ja nigdy nie wiem, te nazwy wszystkie. Bo to każda federacja ma swoją nazwę, tak, ale powiedzmy face to face albo cage. Prime'owy face to face nie będzie. Ja tam byłem w środku i zadzwonił ktoś i zapytał Murana, co to znaczy. No i Muran oczywiście nie odpowiedział temu, co po francusku zadał mu tam pytanie typu chyba to było najprostsze, jak się masz, czy coś takiego. No. On zaczął tam, do tego typa, co dzwoni, nie? No. I on tam chyba do mnie, Red, powiedz, co to tam. Ja, jeszcze raz mi powiedz, co usłyszałeś, bo ty źle usłyszałem, ten. No i ja powiedziałem to od razu, wiesz, o co chodzi. On powiedział, dzięki Red za wyjaśnienie, papa. No i Muran, kurwa. No tak, bo ty wtedy to właśnie wyjaśniłeś. Jakby to no było, tak. Bo to chyba było po tym, jak ja zrobiłam z panem Jackiem wywiad, bo właśnie też to było, jak Jacek cały czas ciągnął tą narrację, że tak, on ta legia cudzoziemska i tak dalej. No ja to a później był strasznie grzeczny ze mną. No bo wiedział, że co już ma ci wkręcać, skoro ty umiesz francuski. No tak, to... i tylko, że gadał i miał to słowo, że to był taki romans z francuskim i tak dalej. Tak, i ja tak. Chciałem mu powiedzieć, bo wiesz, no nie wiem ile Muran ma, ja jestem z 5 lat młodszy, nie jestem, wiesz, jakoś... On ma 54. A nie, no to jestem 8 lat młodszy. No ale wiesz, no nie 20, o to mi chodzi. I no wyjechałem z Genewy, ze Szwajcarii, jak miałem 17, no to jest zaraz 30 lat, czyli jak on z tej ligi cudzoziemskiej. No ja 29 no. I już nie wróciłem mieszkać do kraju frankojęzycznego. Ale dalej uważam, że to jest w ogóle mój najlepszy język. Znam 4. No i nigdy, no i jakby mniej go używam. Mam kolegów przecież z liceum, wiesz, ale gadamy, kurde, na WhatsAppie raz w miesiącu, wiesz, o co mi chodzi. No. Teraz na przykład jadę z KSW, bo jest w Paryżu. No to wzięli mnie, bo ja zawsze byłem blisko, wiesz, KSW i tak dalej, no wzięli mnie jako tłumacza od wszystkiego. Po prostu pytam się, ale co, będę tłumaczyć zawodników więcej? Redziu... Znasz tak dobrze francuski, nadasz się wszędzie, kurde. Jak coś będziesz musiał jechać do hali, bo nie rozumiał ją, jak będą montować, to jedziesz, będziesz tłumaczem od wszystkiego. Mówię, dobra,
jadę i tak dalej, wiesz. No ale... Hajs się zarobi, zobaczy mój Paryż, pójdę do mojej... Jak się uda, mam nadzieję. Jest takie moje miejsce, takie, gdzie uwielbiam żoną być, gdzie jest taka, taki jeszcze stary Paryż, gdzie jak będzie ładna pogoda, artyści malują, wiesz, malują w ogóle, tam nie możesz autem jeździć, są deptaki jakby. To jest przy Sacré-Cœur. Sacré-Cœur to jest ta bazylika, tak, czy tak, wiesz. No. I to jest w ogóle, jak masz Sacré-Cœur, idziesz, jak idziesz schodami w górę, no to idziesz później w lewo, nawet nie lubię mówić te moje kochane miejsca, ale generalnie idziesz w lewo, trochę tak idzie w dół, w prawo i tam już dalej nie powiem, bo to już jest tam blisko. Okay. I masz tam parę ulic i jest taki plac Dalidy, to była piosenkarka lat 70., która pochodziła z Egiptu, ale śpiewała po francusku. Piękna kobieta, która miała zajebiste hity z Satelity z tamtych czasach. I są po prostu parę ławeczek i obok jest właśnie taka typowa kawiarnia francuska, nie? Biorę sobie macchiato, mówię, że idę zaraz tutaj na ławeczkę usiąść, siadam z żoną, jest ten, jak to się mówi, pomnik, czy ten biust, czy jak się to mówi, Dalidy, no, tak? No. Masz te drzewka, tak dalej, no i właśnie tutaj jakiś remu normalnie, jak jest ładna pogoda, wystawia się z płótnem, maluje, ktoś tam gra na akordeonie, te francuskie, wiesz. Jestem romantykiem i siadam na tej ławce i mogę tam 3 godziny. Mam nadzieję, że podczas tego KSW chociaż tą godzinę będzie jakiś jedziecie? Dzień. Co? Na ile jedziecie? Jaki okres czasu? Środa, niedziela. No to może gdzieś tam się wyrwie. No na ale wiesz, no, jak mam być tłumaczem od wszystkiego i tak dalej, może ten. A wydaje mi się, że jak będę miał wolny czas, to będzie wieczorem. A tam trzeba jednak za dnia, wiesz, żeby... Albo na wschód słońca. Ale to nie wiem, czy będzie otwarte, no nie będzie otwarte. No nie, ale masz, wiesz, jednak te kamienice stare i tak dalej, więc schód to już za nisko będzie. No, no tak, musi tak. Taka 14 tam być i tak godzinę sam macchiato wypić, kurde, tego śmierdziela, wiesz, popcorna zapalić i będzie git, no. Nie? Także nie mamy dalej trzecią osobę. Z tych freaków? Półtorej godziny dalej, no, z freaków, który miałby być sportowcem. No jak, no powiedzieliśmy. Dobra, to róbmy inaczej. Co możesz? Co... Wrócimy do tego pytania, albo jak będzie ktoś, to przerywamy. Mhm. Jak możesz, a jak nie, to możesz jedną literkę, a jak nie możesz, to możesz mi dawać jakieś ten... Dawaj. 5 najbardziej spierdolonych freakfighterów. Przepraszam, za brzydki, ale no... A to tylko jedno i to w trakcie to no, może akurat nie mówię. Ale wiesz, nie mogę powiedzieć, jak mam ich nazwać. No najbardziej Średnio inteligentnych, nie... Nie, bo tu chodzi nie tylko o inteligencję, o całość. Po prostu spierdolony, no. O całość? O całość. Może się bić najlepiej, ale przez to i to jest spierdolony. Albo na odwrót, no tak, może... Rozumiesz? Jacek Murański. Okej. Okay. Przybył mi 5, kurde. Czemu? Tak, Żółwika mi dał wtedy, jak... Właśnie... A, on ci przybił, myślałem, że tak, on ci przybił. Nie, on mi normalnie właśnie wtedy było cicho, jak mu ten. Poszedł żoną z tego cage'u. Później spotkaliśmy się na walce, że tak powiem. Ja walczyłem po nim. I on szedł na walkę, ja akurat schodziłem się rozgrzewać. Normalnie on sam nic nie powiedział cześć. Tylko... Nie, to ja znam. I ja, kurde... I mu dałem Żółwika i też nic nie powiedziałem, tylko tak schodami, nie? On szedł do góry, ja szedłem na dół. Może ci pomylił z kimś, chociaż się ciebie chyba nie powiedział. Nie, myślę, że było tak. Ale on jest dziwny. To nie jest dziwne, to jest zły człowiek po prostu. To jest naprawdę zły człowiek. Nie wiem, czy ty, ja też nie będę tak jeszcze gadała, ale... Wiesz co, ja akurat mi nic nie zrobił, ale czuć taką energię od niego, nie? No, ja wiesz, ja nie... nadal nie rozumiem, nie wiem, ja jeszcze aż tak, takiej bardzo bliskiej osoby nie straciłam. Mam nadzieję, że jeszcze długo nie będę musiała na to cierpienie się nastawiać, ale nie rozumiem, jak można po takiej stracie, jaką on miał, robić taki cyrk. Tym bardziej, że wyjdą niedługo rzeczy, co on zrobił, jakby coś się dzieje wokół tej śmierci Mateusza. I naprawdę, jakby to, co się dzieje, to jest jedno, ale to, co się dzieje i to, co on robi teraz, to jest drugie. Już to kiedyś powiedziałam chyba Łukasza ostatnio, że no jestem pełna podziwu, jestem w szoku po prostu, że człowiek, który ma takie cierpienie w życiu i taką traumę, robi takie cyrki na frikach. Wiesz, tym bardziej to, no nie wiem, chcesz mieć oglądalność, to możemy to powiedzieć, bo to chyba niedługo wyjdzie, nie wiem, kiedy to puszczasz ten podcast. Nie wiem, za tydzień, dwa. No to już pewnie wyjdzie, no niedługo się będzie bił z Masą, robią tą walkę w końcu. No ale słyszałem właśnie, możemy o tym gadać, bo nie wiem i nie... Gala będzie studyjna. Że to ma być nowa federacja. Mhm.
Otwiera się podobno nowa federacja i to będzie gala tylko w pay-per-view, ale bez kibiców i tak dalej. Przerywam ci, bo później zapomnę. To przepraszam, to nie, że jestem... Nie mam szacunku do ciebie, do kobiet, do wszystkiego, bo chodzi o to, że jestem stary dziadzia i później zapomnę. Przecież miała być teraz już nawet już miał być już event dawno, federacja, która miała mieć w chuj hajsu i która miała być powiązana z Total Betem. Tak, no Icon MMA. I to Tak. No tak, i co? Tak. No i z tego, co tam wiem, to Icon się po prostu gdzieś tam, jakiś ten jeden z głównych sponsorów się wycofał, bo to miała być chyba grupa w ogóle, która obsługuje, ja nie pamiętam, Escape, jakieś tam te większe takie... No dobrze, czy teraz to, gdzie mam ten masa się być z Moranem, czy nie może być ten sam case, co z Iconem? Nie, wydaje mi się, że nie, bo to tamta federacja była nastawiona na to, żeby właśnie ściągać dużo siana, inwestować, bo to chyba Szalony mówił, bo on miał być tam włodarzem. W ogóle coś śmieszne, oni się do mnie odzywali. Kto miał być włodarzem? Szalony reporter. A co śmieszniejsze, ja miałam w ogóle z Szalonym prowadzić konferencję, bo się do mnie odezwali o prowadzenie konferencji. No super. No, ale nie wyszło, widzisz, no, niestety. Ja bardzo lubię Szalonego, pozdrawiam cię Szalony, kurde. Tomek to jest, ja mu jestem do końca życia wdzięczna naprawdę, bo dzięki niemu w sumie to, co teraz mam, cały ten kanał i tak dalej, no bo on, jak wiesz, ja z Fansportu odeszłam, to wyciągnął do mnie pomocą dłoń, mówi dawaj, nagramy, tu nagrał jeszcze podcast ze mną, no to też ruch się wygenerował. No i teraz robicie te po jakichś tam podsumowania. Super. No, super. Ale Tomek naprawdę, to jest, no tak z internetu to jest mój naprawdę szczery przyjaciel i mimo tego, że on robi w internecie dużo głupot, bo on jest po prostu, on jest już boomerem w tym świecie freaków, boomerem w internecie. No on ma mój wiek, nie? No tak, dlatego mówię, no tak ci dogryzam troszkę. Jest ale, boomerem. No. Ale wiesz, o co chodzi, on po prostu nie ogarnia, co powinien powiedzieć, dlaczego nie powinien powiedzieć w niektórych momentach. I dlatego tak wychodzi, jak wychodzi, ale to nie jest człowiek. Ale to jest, uważam, że to jest akurat, jak to się mówi, jego cecha. No tak, dlatego też trochę na tym zyskuje, znaczy, ale ja, też dużo traci. Że się czasami nie ugryzie w język, to jest spoko. No ale jak czasami powie coś bo on za mówi, dużo... On mówi rzeczy, które dużo ludzi myśli i siedzi cicho, to on nie mówi. Mhm. I ja za to na przykład go bardzo szanuję. Tylko wiesz trochę, jaki jest internet. Pewnych rzeczy nie wypada ci powiedzieć, bo cię będą jechać. I... Kurwa, jeżeli... 20 lat jadą, kurwa. No. No dlatego trzeba mieć dobrą psychikę. Znaczy wiesz, jeżeli ktoś jest naprawdę na szczycie, to musi być naprawdę dobry mental. No bo im więcej jesteś, im jesteś wyżej, tym większy jest ten hejt. Dobra. Bo odbiegliśmy pierwsze... od tematu. Tak. Top spierdoleni mamy pierwszego pana Jacka. Jacka, tak. Drugą osobą, i tu się może na mnie obrazić, on teraz walczy na Prime, ale nie mówię, że to jest jakiś bardzo zły człowiek. Po prostu jakby za to, co on gada w niektórych momentach, i ja nie za bardzo go lubię, Paramaxi. I okay. Nie, żeby on miał do mnie jakiś tam uraz. A nie dałabyś wyżej od Paramaxi Jonathana? Ale wiesz, ja tak jakby nie segreguję ich. Okej, okay, dobra, ten... jedziesz bez kolejności. No okay, tak, po prostu tak teraz szukam, ale Nathan, czy on jest taki spierdolony? No jakby ta kreacja jego tak, ale on prywatnie jest naprawdę fajnym gościem. Okej. Okay. Więc nie wiem, czego ja mówię o takich spierdolinach życiowych trochę. Ja go nie znam w ogóle, więc dlatego wiesz. No. Dlatego tak jeszcze ciebie pytam, no bo ja wiesz, tak jak ci mówię jeszcze raz, dwie konferencje w Prime, przybiłem piątkę, cztery, ja ci mogę powiedzieć, z kim, kurde, pogadałem 20 sekund, to będzie 7 osób, wiesz. Wiesz, tak mało gadałeś na backstage'ach? Jestem boomerem. No ja backstage, hello. Oni zaczęli pić, ja nie piję alkoholu 12 lat, wsiadłem w furę, jechałem do domu. Nie? Więc no. W ogóle olewka, wiesz o co mi chodzi, kurde. Jak dostałem w papę od Jóźwiaka, jeszcze na adrenalinie, zrobiłem 4 wywiady i kurde, wróciłem do hotelu, kurwa, poszedłem spać, kurwa. No co? To rzeczywiście boomer. No boomer, no wiesz, dziadzia boomer, kurde, nie ma problemów. Dobrze, Paramaxil. No tego Nathana może, ale to kreacja, ale okay, ale, jakby Nathan Marcuń kreacja, ale nie Nathan Marcuń prywatnie. Ale czy Paramaxil jest przy Jacku i nawet Nathanie, jak nie będzie w twojej piątce, to nie jest w ogóle, mi chodzi o... Tak. Fame teraz, że to nie jest siódma liga przy tych dwóch innych? No jest, ale to tak z tej wysokiej ligi, tak dwóch teraz, jak mówiłeś, to sobie jeszcze już ten. I to są osoby, które uważam, że w ogóle nie powinny być w Fame i wrócić. W sensie wrócić i być, no to no. Jest Marcin Dubiel, o czym ja mówię głośno. I Adren Polak. Mimo tego, że ja z Adrenem robiłam gdzieś tam ostatnio wywiad, tylko go finalnie nie puściłam, ale no, to też nie jest dobra osoba. I po prostu to nie chodzi jakby o ten, bo on się spoko bije. Bo on się spoko bije, tam ludzie widziałam, że na TikToku ma okej, okay, o pierwszego to nawet ja wiadomo, chyba już cała Polska to wie. No tak. A o drugim... A o drugim dlaczego? Dużo było, a jeszcze coś wyjdzie. Ale to mówię, to są rzeczy, wiesz, no, właśnie to jest najgorsze, że im dużo więcej siedzisz w tym świadku, tym więcej wiesz, ale nie o wszystkim możesz mówić. Okej. Okay. I po prostu, no, zrobił jedną niefajną bardzo rzecz, więc... Ja pierdolę, ale nie kumam, wiesz co ci, o,
teraz boomer, kurde, zada pytanie gimbusowi. Dawaj, dziadzia. Dziadzia, ale który jest tym. Powiem ci tak, ja nie kumam, bo te akurat osoby, które teraz wymieniłaś, pan D i pan P, chyba na koncie mają bardzo fajnie. Mają bardzo fajnie. I kurde, jak ja bym miał na koncie bardzo fajnie, to bym, i bym w wieku, tak, to bym, kurwa, nie wiem, pojechał właśnie, nie wiem, na wakacje tu z jakąś fajną koleżanką. Kupiłbym se, kurde, jakieś małe mieszkanko, albo kupiłbym se fajną furę. Okej, poszedłbym na parę imprez, kurde, gdzie się kiedyś pudrowało nosek i takie rzeczy, ale ja nigdy jakby nie były te ekstremy, że kurde, wiesz, widziałeś mnie, ja nigdy nie imprezowałem typu 3 dni, kurwa, chlania i pudrowania, nie? To była dana impreza, parę godzin i tak byłem, ja chyba byłem całe życie boomerem, tylko młodym boomerem, który imprezował, ale i tak już o 4, 5, czy to ja jestem jeszcze gorsza, słuchajcie, ja w ogóle na przykład nie imprezuję. No to totalnie, super. Nic. Ale kiedyś trochę zachce ci się. Poza tym od nowa wracam do tego pana tam i my zagraliśmy kiedyś mnóstwo tych koncertów. Myślę, że on i ja i tak, kurde, to jest fu, ja nienawidzę wódkę, ale się piło tą wódkę. Mhm. Na przykład z właścicielem klubu, żeby cię zaprosił za rok czy cokolwiek, to trzeba było tych parę szotów. No tak. No i wiesz, tak naprawdę siedziałem w tych klubach kupę ładnych lat i mnie to w ogóle nie robi. Ani imprezy, w jaki jest ten pokój w tych teoretycznych... 2-2-2. 2-2-2. To ja bym nigdy... Jak ja bym był kozakiem MMA, freak MMA, kurde i tak dalej, no ja bym nie był w pokoju 2-2-2, ja bym nie był w tym, nie byłbym w tamtym. No rozumiesz, o co mi chodzi. Ja bym, kurde, żył swoje życie. Oczywiście podymiłbym może tam mocniej i tak dalej, ale też nie matki, sąsiadki, dziewczyny. Ale coś bardziej, wiesz, no. Więc tego nie rozumiem, że takie osoby, widzisz, tak jak P mówi, że jest nie okej, a ja, no akurat... Mówię ci, kurde, od czasów FFF, kiedy byłem tam, kurde, nie wiem, jak się tam nazwać, nieważne. Matchmakerem? I trochę, Włodaszem. I trochę twarzą, i trochę wszystkiego. No. To ja śledziłem, wiesz, kupowałem pay-per-view Fame'a i tak dalej i wiem, że Polak jest od zawsze i widzisz, tu mi akurat, jakbyś mi powiedziała przed programem, że o nim powiesz, że jest... Bym powiedział, że jak, wiesz. No to ci powiem coś... później i powiesz mi, masz rację, no to jest. No wiem. Tylko pytanie, to co mi powiesz po programie, jeśli możesz, jak nie to ten, to już to złego, co zrobił, to już miał te zera na koncie, czy jeszcze nie? Wiesz co, nie wiem kiedy to było, wydaje mi się, że chyba już miał. To już było w trakcie, jak był gdzieś tam na szczycie tego okej, no to tym bardziej, kurwa. Ale to nie jest trochę case takich, ja tak o tym myślałam, to nie jest, nie wiem czy śledziłeś, czy może twoje dzieci oglądały Disney Channel i tak dalej, Selena Gomez, Justin Bieber, Hannah Montana. Tak. Trochę wiesz jak jest, jak są młode osoby i dostają nagle dużo siana, dużo popularności, to ciężko jest utrzymać psychę na wodzy i nie robić tych głupot. To prawda. Tak samo jest teraz nawet z, może nie akurat w tym wypadku, ale jeżeli chodzi o to, jak masz na przykład starych influencerów, starych youtuberów, którzy budowali przez lata... Stary to swój... ile? Bo zaraz się tu zdenerwuje, nie? Nie, no stary jakby dinozaury YouTube'a, jak ja to mówię, czy na przykład Blowek, Rezi, trochę Freeze teraz na przykład też, nie wiem, czy kojarzysz... A ile, mają, ile Freeze? No wiem, Freeze'a kojarzy. Nie, no Freeze to akurat chyba jest najmłodszy, on ma chyba 26 lat. Kurwa, teraz naprawdę nie. Ale nie jest stary, w sensie chodzi mi o to, że tacy od youtuberzy, którzy już są od jakiegoś czasu na YouTubie, którzy już działali, no to oni jakby dochodzili tego powoli, stopniowo. Nikt im nie dał tej sławy tak naprawdę, więc oni wiedzą, jak dbać o widzów, jak to wszystko robić i tak dalej. A zobacz, jak są Teamy X, te wszystkie różne te teamy, jakieś te szybkie projekty. Kumam. Tak, no to nagle, no co, wchodzisz, jesteś nikim, dostajesz taki boom od razu i też ci odwalaj. Ty nie wiesz, co ze sobą zrobić. I widziałam gdzieś tam osoby, które właśnie były normalne, wchodziły w takie nagle projekty, dostawały taką sławę i to jest w ogóle nie ta osoba, która gdzieś tam no dobra, była. Ale wpadasz bardziej w jakieś, nie wiem, nałogostwa, mówi się tak? Nałogi? Nałogi, dziękuję. Wpadasz w jakieś, nie wiem, możesz się wypadek, kurwa, zrobić, bo naćpany jedziesz swoim nowym Ferrari, kurde, ale nie takie rzeczy, co mi powiesz po programie, wydaje mi się. No tak, ale to jest... Rozumiesz, o co mi chodzi?
Znaczy, ja ciągle mówię o sobie, kurde, ja bym, nie wiem, no. No, no. Mógłbym być głupim, kurde, małolatkiem, mieć zajebistą furę, mieć w chuj kucy, pojeździć po mieście, kurwa, i się rozjebać, albo chociaż mam nadzieję o słup tfu, żeby nikogo nie zrobić, wiesz, okay, o co chodzi. I kurde, ja wyjść w miarę jeszcze ten, ale auto do kasacji, tak, ale... Ale nie każdy ma taką psychę. Ja na przykład tak mam, że im teraz więcej mam w tym życiu, w sensie im więcej się pojawia, tym ja bardziej chyba, no taką przynajmniej taką mam nadzieję, że trochę bardziej się robię spokojna. Ja obserwowałem ostatnią konferencję Prime'a, gdzie moja koleżanka Kasia siedziała. Przez chwilę wypadłaś po prostu, no najmniej mówiłaś. No bo jakby... Ale w ogóle nie wiem, ty byłeś na drugim panelu, nie? Tak. Może kurde, jakby na trzecim to by było lepiej, ale generalnie ja sobie powiedziałam, co ta biedna Kasia tam robi z tymi właśnie popierdoleńcami, kurwa, nie? Wiesz, co ja tam robię? No wiem, co robisz. No nie, że się bije. W sensie, no to tam robię. Ale myślę, że idziesz się... Teraz mi możesz powiedzieć. I wiem, że tu akurat będziesz szczera. Chyba idziesz ty się bardziej bić, bo po prostu chcesz się sprawdzić, nie? Chcesz też, to, w sensie, bo... Chcesz wiedzieć, jak jest, jak właśnie tą klatkę zamkną, ta adrenalina i tak dalej, nie? Trochę tak. Znaczy, ja miałam zawsze marzenie ogromne, żeby występować przed jakąś dużą publicznością. Tak, okay, żeby czy zatańczyć, czy śpiewać. Ale no niestety tańczyć... Idę się bić, kurwa. No to śpiewać nie potrafię. W sensie staram się, ale ja mam głos straszny do śpiewania. Chociaż szlifuję przez te wszystkie godziny jazdy i kilometry, które robię, zawsze... Śpiewasz. Przysięgam ci, znaczy jak jadę sama, no bo jak jadę z kimś, to wtedy oszczędzam tej drugiej osobie, chyba że śpi. All by myself. Wszystko, wszystko. Adele, jakieś polskie, zagraniczne, wszystko. Więc okay, jakby jeszcze za jakieś 3 lata jazdy może gdzieś tam wejdę na wyższy poziom wokalny. Ale ja myślę, że to na przykład powinieneś w Instastory wrzucać, nie? Co, śpiewania? Tak. Czasami wrzucam, ale wtedy zawsze daję takie ostrzeżenie, że wiesz... Słuchanie szkodzi zdrowiu, więc tak. To nie ma co. No ale właśnie i zawsze miałam takie marzenie, no ale mówię, no kurde, tak się to nie uda, ani nie zatańczę, ani nie zaśpiewam, a są takie friki, więc mówię, to jest spoko pomysł, tym bardziej, że gdzieś tam jak chodziłam właśnie, jak zaczynałam te swoje pierwsze treningi, mówię, nie wiem jak wyjdzie na tej walce. Bo... Kiedy zaczęłaś treningi? No, treningi zaczęłam rok temu, ale jak ja poszłam na pierwszy trening... A gdzie? Jeśli możesz... Pierwszy zaczęłam, to w ogóle było u mnie w Piotrkowie Trybunalskim, babka z Piotrkowa. W Tom Fit Center, u Artura Motylskiego. Tylko ja tam byłam bardziej na... Znaczy zrobiliśmy taki trening przekrojowy, powiedzmy. No, ale to jest tu zaraz. Tak. Jak mówią koledzy, 3 ronda za Warszawą w prawo. Godzinka drogi, no godzinka 20, no, chyba, że są strajki, no to tam wtedy 3, no ale nie, no i tam właśnie zaczęłam, potem robiłam sobie w SFC, w którym teraz też trenuję, no i tam był właśnie z takim trenerem, on już nie trenuje, z takim Ramzanem, tam sobie robiliśmy, tylko wiesz, u mnie był taki problem, że ja zaczęłam powiedzmy właśnie w grudniu 2022, no i tam byłam na 2 treningach, potem zrobiłam w styczniu 2 treningi, potem w maju stwierdziłam, dobra, pójdę i zrobiłam 4 treningi, no i tak to tak było, wiesz, kapka, kapka, kapka. Ale teraz? Ale teraz już teraz trenuję, ale właśnie i zawsze jak chodziłam na treningi, to było, kurde, ile ty już trenujesz? Ja mówię, no 10 treningów, wow. I właśnie chcę zobaczyć, czy to wow, to jest rzeczywiście tylko tak mówią, bo mnie lubią. A teraz chociaż razie nie idziesz, ty 5 dni, czy nie? No teraz tak, teraz gdzieś tam, no to mogę powiedzieć, bo to już jak wyjdzie tak później i sobie trenuję z Arturem Przybyszem. Kojarzysz Artura, okay, no przecież tak, z KSW jesteście. Tak. No i Artur właśnie ma na mnie super wpływ, bo tam trenowałam z Jackiewiczem, ale Jackiewicz ma dużo też tam swoich prywatnych problemów, więc na razie wpadam do niego czasami na ten boks, tylko jak on ma czas, nie? Ale właśnie z Arturem gdzieś tam on mnie katuje, jest, no Kasia, chodź na trening, Artur nie chce dzisiaj, chodź. No i robimy, więc ten trening robię. No oprócz tego w piłkę nożną cały czas gram. Więc super. Jeszcze... Jaka pozycja? Teraz schodzę trochę na bramkę, ale też obrońca. Ja gdzieś tam lubię zawsze prawa obrona albo okay, SPD, no nie? Więc gdzieś tam na tych pozycjach gram. Ale mówię, przecież teraz jest ta walka, no to tak schodzę na bramkę, trochę poćwiczę refleks i tak dalej, więc jest okej. Okay. A też to jest fajne, bo ja tam gram z chłopami normalnie. To nie są... Nigdy nie gram z laskami, tylko od 11 roku życia mój tata sobie zawsze tak gra, że ma swoją paczkę kumpli i oni sobie co 2 tygodnie spotykają i 2 razy w tygodniu sobie gramy w piłkę, nie? No to wiesz, jak ja mam 11 lat grałam na obronie z chłopami, którzy mają po 40 lat i grali w klubach z piłki nożnej, no to gdzieś tam nauczyłam się tej walki. Więc teraz nawet jak jest taki pan, który ma tam ze 110 kilo waży, a ja stoję na tej obronie albo na bramce, nie, ma, ja nogi nie odstąpię, noga zawsze wejdzie, no tak, żeby nie zrobić krzywdy. Ale no, to mi też dużo daje i kondycji, no, takiej waleczności. Na sporty walki. Zobaczymy, jak to wyjdzie. A tam powiem ci, no widzisz, jaki mam stosunek i od ciebie się uczę. Mhm. Tam za bardzo o twoim oponentce nie znam, ale wydaje mi się, i od nowa, nie, bo ten, wydaje mi się,
przecież nie wiem, ile trenuję i tak dalej, nie? Więc mogę się totalnie mylić, ale chyba nie będzie za bardzo dużo problemów i jak trzeba będzie zagrać, to postawię na ciebie, na kupę mnie na przykład, nie? No daj Boże, żeby nie było problemu, zobaczymy jak to będzie, ale no, na pewno... Chyba, że dostaniesz jeden mały strzał i oczodół ci pierdolnie. Mam nadzieję, że chociaż będę miała więcej charakteru, nie? Ale właśnie z tym charakterem Wiolka ma ten charakter. No, więc to trzeba jej oddać. Ja nie chciałam z nią walczyć, bo ja uważam, że to jest też taki średni człowiek, żeby był ogólnie w Afrykach. No przez te wszystkie, wiesz, nie wiem, czy słyszałeś tej akcji z tym niepełnosprawnym i tak dalej. Nie. No, tam gdzieś ona z tą swoją paczką kamerzysta. A nie, no to ja słyszałam o kamerzyście. No, ale to ona w tym, też była w tym filmie, brała udział. Co tam kamerzysta, tego nie... No, poza tym teraz też ludzi na siano oszukuje. No, to też nie jest dobry człowiek. Ale właśnie, bo tak jak mówimy, bo zapytałeś, czemu ja jestem, czemu w Prime akurat. Bo też ludzie pisali, Kasia, czemu akurat Prime? No i ja miałam wcześniej rozmowy z... Znaczy, ogólnie ja się w Prime dobrze czuję. Mimo tego, że on ma taki PR, jaki ma, ta federacja... To jest federacja, od której wiesz, ja zaczynałam robić wywiady. Ja powiem ci tak, widzisz, jestem szczery do bólu przez to FFF. Mhm. Nie wiem, czy pamiętasz pierwszą galę? Pamiętam, no chyba jedynkę. To ja uważam, że taki Prime, a już mi znam właścicieli troszkę lepiej. Mhm. Już dawno powinni zadzwonić do mnie Red bądź matchmakerem, kurwa i tak dalej. No karty i uwierz mi, ja wiem, że to jest takie, o Red, burak. Nie, to jest ta pewność siebie, którą nabrałem. Mhm. I która, bo parę rzeczy w życiu osiągłem, które mogę się naprawdę być dumny, tak? Mhm. I wydaje mi się naprawdę, że jak ja, jak ja bym był matchmakerem Prime'u, da mi oczywiście nie od razu pierwszą, ale po trzech galach i PR-owo, i pay-per-view, wszystko by poszło do góry. Ja nie mówię od razu o 100%, o 200%, ale byłoby lepiej. I na przykład ja, tak jak parę kart było ok, prime'owych, tak jak widzisz, ja już nie mam kontraktu z prime'em. Jestem teraz jakby, jak to się mówi, freelance. Skończył mi się, wygasił mi się już dawno temu, parę miesięcy temu, ale... No widzisz, nie powiem, że brawo dla kogoś, nie wiem, kto wymyślił te igrzyska, bo to oni byli pierwsi, czy wiesz, że później Fame zrobiło to fajne, wiesz, ten turniej za tam milion czy półtora bańki, to było po. Później wiesz, tu gadam, to są moi przyjaciele, czy KSW teraz zrobił ten turniej na Epic do 93 kilo, wszystko było po, no wiesz. Myślę, że KSW turnieje były w Pride 20 lat temu, tak? Więc myślę, że akurat Wojek, mój przyjaciel, matchmaker, się nie inspirował Prime'em, tylko Pride'em. Kurde. No tak. To się różni, ale generalnie wiesz, no w freakach byli pierwsi i tu wiesz, za to szapoba. I było parę Prime'ów, które były fajne. Na przykład też, chciałem też się o to zapytać, ta jubileuszowa gala Fame. Ta teraz co była? Ta teraz co była. Wszyscy, no właśnie z tym turniejem i tak dalej. Wszyscy... Bo oglądałem krótko twoje podsumowanie z Szalonym. Ktoś tam też coś tam nagrał. Parę youtuberów oglądałem, ale nie całość, tylko tam 20 minut. I pamiętam, że ja totalnie się nie zgadzam z nikim. Więc to uważasz, że to była dobra gala? Ja uważam, że była turbo średnia. Turbo średnia. No to, no to my też mieliśmy takie zdanie, że te walki około turniejowe były słabe. Turniej sam był ok. Ja bym dał 4 na 10. No i ja... I chyba... nawet, bo mam dzisiaj dobry humor i mam fajną gadkę z tobą, nie? No to ja dzisiaj bym dała, nie no, taką piątkę. Ja uważam, że taka piątka, ale to dlatego, no dobra, że... dobra. Zgadzamy się na piątkę? Dobra, dam ci piątkę. No ten jubileusz, ale na przykład właśnie widzisz, ja rozmawiałam z Arturem, nagrywaliśmy sobie damsko-męsko w Afrikach ostatnio, taki też mamy swój. Tak. I właśnie z tego, co tam są takie liki, z tego jak wygląda teraz następna gala Fame'u, Fame 21, to ona będzie dużo lepsza niż Fame 20. I dziwię się, że właśnie ta 20, która ma być taką super galą, taką galą wow, no była taka sobie. I nawet jak były te pogłoski, żeby wzięli Mariusza Pudziana i nieważne z kim i coś... I nawet jakby to była turbo petarda walka. Ale wasz z Nikolą na przykład, jakby zrobili Pudzianowi wtedy na Fame, to by było śmieszne. Ja ci mogę teraz tu powiedzieć coś, bo mamy, kurde, z Nikolą się bardzo lubimy. No, Chorwat, Serb, niby nie powiem, ale się bardzo lubimy. Bardzo się lubimy i jeszcze
Jak był ten koronawirus, wtedy KSW robiło bardzo dużo gal w tym, co Fame dużo robi, w tym Hiltonie w Łodzi. To Nikola bardzo blisko serbskich zawodników był, a ja byłem wtedy menadżerem chorwackich. Ale no i zawsze piątka, gadka, szmatka i tak dalej, bardzo się lubimy. Tak jak mało ludzi obserwuje Instastory, to Nikolę codziennie obserwuje, Nikola mnie też obserwuje. I powiem ci szczerze, bo myślę, że to już jest po ptakach, że gadaliśmy kiedyś z Nikolą, bo co? Bo nie, że nie chcę wszystko powiedzieć. Pierwszy raz zapytałem Nikoli, jestem czasami naprawdę turbo dziadzia boomer, jeszcze w odpaleniu myśli, chyba mogłem to już 2 lata temu mu zadać i myślałem o tym, żeby mu zadać, bo go znam dłużej. I dopiero zadałem to, bo ta historia, co ci teraz opowiadam, i mam mały żal, żeby nie było, albo może mały niesmak w buzi, ale to było pod koniec chyba tamtego roku, ale typu listopad, no powiedzmy jakieś 3-4 miesiące temu. Dzwonię do niego ja. Mówię, Nikola, kurwa, powiedz mi, o co kaman. Wszyscy wiedzą, kim jesteś, kurwa. On jest w ogóle mistrzem judo ileś tam razy w Polsce, żeby nie było, tak? No tak, tak. Wiesz o tym, tak? Wiem. Mówię mu, kurwa, stary, mam popierdolony pomysł. A uwierz mi, to jest też za kamerami, albo to jest kiedyś, jak pójdziemy na kawę, bo to jest za dużo gadania, parę moich popierdolonych pomysłów, co się wydawało być popierdolone, wyszły. I odnosły różne, wielki sukces. I to w różnych dziedzinach, od muzyki do kurwa, do MMA, czy do innych kurwa rzeczy produkcyjnych, bo też byłem producentem telewizyjnym w Polsacie. Do brzegu. Mówię mu, Nikola, dlaczego kurde nigdy nie walczyłeś w Femie? Każdy cię widzi, jak jest sprzeczka, ty w pierwszy kurde ich rozdzielasz, każdy zna twój ryj. No tak. No, powiem ci szczerze, nie chcę cytować, ale nikogoś nie potrafił mi wytłumaczyć, dlaczego nie walczę. Mówię mu, mordo, mam pomysł. I to było właśnie te parę miesięcy przed jubileuszową tą galę Fame. A ja tak jak ci mówię, już jestem wolny strzelec. Mówię mu, mordo, mam popierdolony pomysł. On, dawaj, kurwa. My gadamy jeszcze po serbsko-chorwacku, po naszym. Mówię mu, mordo, wyobraź siebie i mnie w tych stroju judoka, wiesz, gdzie ci tam pindol prawie tu wychodzi, dupa, wiesz. No. I kurwa, akurat jest przerwa między frikami, to też jest esencja frików, tak jak już zrobili walki, pierwsza runda K1, druga MMA, trzecia bez końca, czwarta na miecze, no wymyślam, ale już wszystko było. Tutaj, ej, zaznaczam, to zostanie w YouTubie, jak ktoś mi ukradnie ten pomysł, tak jak normalnie mam wyjebane, tu będziesz, tu pomożesz mi, że będziemy strzelać do niego. Albo kurwa, weźmiemy go do sądu. To raczej do sądu, bo do ludzi nie strzelamy. Mówię, stary, niech w oktagonie szybko jakiś piach dadzą cokolwiek. Ty wyskakujesz w tych kurwa zasadach judo. Ja mam kumpla, którym jest normalnie tu w Warszawie sekcja judoków. Ja potrenuję. Ty jesteś mistrzem w ogóle. Sumo, przepraszam, spierdoliłem wszystko. Sumo. Walka sumo. To jest kurwa gacia. Bo się pomyliłem, bo on jest w judo. No. Wiesz jak, z naszymi bebskami, tylko w tych frędzlach, z tym kurwa tym, na tym pagórku, gdzie kurde wiesz, tak naprawdę wiesz, że tam wolno tylko łapać, rzucać i możesz takie klapsy frontalne no. dawać. Wiesz o co A chodzi? Kto wygrywa jak w ogóle? Bo ja nigdy nie widziałam, no, że jak sumo. Jest ta górka i jest ten. I kto wypchnie kogoś z tej... Jest takie białe... Jakby, taki okrąg wiesz, jakiś. No, jest okrąg, okrąg, tylko że to jest pod taką górkę. Nie? Okay. Jest to początek, ten wiesz, cały. Mówię, stary, weź i sprzedaj, znasz gole, znasz wszystkich. Zróbmy walkę Red, kurwa, kontra Nikola. Jeszcze sobie pojedziemy, kurwa, od Chorwatów, Serbów i tak dalej, kurwa, wiesz, w miarę rozsądku. Ale to jest esencja freaków, kurwa, zróbmy to. Mówi, kurwa, zajebisty pomysł, kurwa. No ale kurwa... Ja ale myślę, w ogóle, że... wiesz co, Nikola miał walczyć na Fejmie, z tego co ja wiem. On miał walczyć na Fejmie... Poczekaj, trener Bandel się bił teraz w Bahrajmie w 9. No to chyba był ten ostatni Fejm, czy nie?
Nie, no. Bo teraz, nie, bo to była Galutowa, to był jubileusz, no to jakiś tam był fajn wcześniejszy. Nie, to bym powiedział, że ma kogoś. Nie, nie, wcześniej na pewno. No tak, ale to miało być w grudniu i właśnie, bo okay. Ja z nim rozmawiałam i Nikola mówi, że właśnie są rozmowy, bo to była gala w Łodzi i on miał na tej gali w Łodzi, że fajnie, no bo jak on jest z Łodzi, no to gdzieś tam no, spełni trybuny i tak dalej, ale on wtedy właśnie nie mógł być na tej gali, no bo trener Bandel był, on chciał być u niego w narożniku i on pojechał za granicę. Przynajmniej tak rozmawiałam z Nikolą, że gdzieś tam były takie rozmowy i takie plany, żeby on tam się bił. Ja w ogóle uważam, że fajnie, żeby on był, bo on jest turbo charyzmatycznym i super gościem. Czy z tobą nawet to walka, ja no to muszę, w ogóle... No kurwa, ja powiedziałem ci, ja muszę raz jeszcze wrócić zrobić syf, kurwa, nie? Jeszcze chciałbyś? Raz. Brakuje ci tego jeszcze? Tak, raz. Bo tak? Wiesz, o co chodzi? Ja nie mam żadnych wymówek. Tylko walkę z prezesem FEN, kiedy sam mi przyznał przez telefon, że rok temu był w turbo lepszym sztosie. Ja powiem ci szczerze, że po pierwsze nie miałem w ogóle czasu. Mhm. Miałem dowiedziałem się dwa czy trzy tygodnie przed, jeszcze byłem w Chorwacji. Zrobiłem 10 sparingów codziennie. Ale wszedłem do tej klatki we Wrocławiu, gdzie było jednak dużo ludzi i myślałem, że albo że się w ogóle nie zestresuję, bo jestem starym raperem, który ten, albo że właśnie będę miał srakę padakę. I się zestresowałeś? Nie. A, okej. I wszedłem do muzyki bałkańskiej, zacząłem tańczyć z flagą chorwacką i włączył mi się pstryczek, który akurat jakbyś mi powiedziała, i tak jak mówię, to nie są żadne wymówki, wygrał lepszy, whatever, nie mam problemów, ale włączył mi się pstryczek, jestem debilem po prostu. Podczas, wiesz, no pierwszy raz wszedłem do tej klatki, że jak ja dostawałem na tych sparingach od mocniejszych, od prezesa, naprawdę, fighterów, to dostałem dwa razy na bombę i chociaż robiłem te trzy kroki w tył, oddech i typu Ernest, sam mówiłem do siebie, weź, ogarnij się, kurwa, zrób to, tamto. A tu po prostu zaczęła się walka. Ja w ogóle nie idąc po nogi, wiesz, po double leg, po single leg, tylko jakoś chciałem go tak złapać, kiedy, kurwa, Jóźwiak ma podwójną łapę. Dostałem, kurwa, tych ciosów 5-6, co mi nic nie zrobiły, kurde. Mhm. Zamiast wtedy wyjść, kurwa. Ja w ogóle nie słyszałem narożnika. To było, wiesz, dla mnie jak bajka. Bo to była ta pierwsza, kurwa, głupia walka. Dalej szedłem. I po chyba 20 ciosie, kurwa, nogi mi zetnęło, kurde. No tam było, ja mam z tego bekę, wiesz. Ja mam dystans do siebie. Siedzieliśmy później w punkcie medycznym z Jóźwiakiem. Ja myślałem, że wiesz, oni tylko powiedzieli, tyle ciosów dostałeś, masz mocny ryj, tu masz mój telefon, jakbyś rzygał, to no. Ci weźmiemy, wiesz, na tomografię, no bo kurde, wiesz, no dużo tych strzałów, ale jest wszystko dobrze z tobą i tętno i to i tamto. A już jak na przykład mówi, kurwa, mordo, ja cię lałem, chyba trener policzył 24 czyste ciosy na ryj, a ty nie padasz, kurwa, nie? No. Czy coś takiego. Ale chodzi mi tylko o to, że wiesz co... Po pierwsze, to było takie moje, jak to się mówi, jak chłopak pierwszy raz ma seks? No nie. Jest jakieś słowo. Wojtek! Jak się mówi, jak pierwszy raz chłopak ma seks? Że przestaje być prawiczkiem. Dziękuję. A o to ci chodziło? To było moje odprawiczkowanie w klatce. I wiem, że już drugi raz no nie będzie włączony ten wczytek głupi. I chciałbym tylko, hajs jest na drugim miejscu, naprawdę, czy na trzecim. Chciałbym tylko dowiedzieć się 3 miesiące, nie 2 tygodnie. No to tylko słuchaj. 3 miesiące wcześniej dowiedzieć się, walczyć z nim. Na przykład powiem ci szczerze, nie mam nic do niego. Ale masz takie osoby czasami, ja myślę, że muszę być taką osobą, które kurwa, bo ja mam... Przez ten podcast na przykład ludzie turbofani, co do dzisiaj domagali się powrotu, a są ludzie, którzy za byle co nie lubią. I tak było z czasów, jak byłem prezenterem MTV 21 lat temu, jak ty byłaś w kochone statusie jeszcze. Nie? Powiedziałem to bardzo ładnie. No. I już wtedy było pro-red, anty-red. Zawsze wiesz, ale ponoć marketing jest nieważny, jak mówią o tobie, ważne, że mówią, nie? Tak. Uważam, że na konfach daję radę. Żeby mnie z równowagi ten, to nikt się jeszcze nie urodził, wydaje mi się. No chyba, że
coś powie na temat mojej córki, no ale to już każdy. Wiesz, no tak, ale na rodzinę to się nie wchodzi. No jeżeli wiesz, też, nie wiem, czy Wiolka, czy ktokolwiek by wszedł na rodzinę, to wstaje. No wiesz, no wiadomo. I chciałbym po prostu 3 miesiące. I tak jak ci mówiłem, nie mam nic do nikogo, bo tak jak później ci powiem, albo nawet na koniec programu listę z tymi, co pogadałem więcej niż 10 sekund z frików, to tak ci powiem, 1, 2, 3. To na przykład, on widzisz, teraz walczy w Prime, ale mi to, jak ja mówię, czy to będzie w Femie, w Klaucie, mam to gdzieś. Ja chcę te 3 miesiące po prostu. Mhm. Albo nawet więcej niż 3 miesiące, Redziu, nie ta gala, ta za miesiąc, ale ta następna, czyli za 4 miesiące walczysz na 100%. To ja wtedy nawet papier poproszę. Kurwa, napiszcie mi papier, czy to jest naprawdę prawda. Mhm. Uwierz mi, że się wezmę za siebie, ale ja bym na przykład bardzo chciał zlać i uwierz mi, że po 4 miesiącach mam ten plus, że teraz ludzie przez tą moją beznadziejną walkę, słyszałem jak twój kolega, ten co źle wymawia R. Jakub Kulik. Jakub Kulik źle się wypowiadał po tej walce o mnie. Mhm. Muszę się kiedyś spotkać z nim i pogadać. Wkurwił mnie. Powiem ci szczerze, bardzo trudno mnie wkurwić, ale tak ten, nieważne. Generalnie chodzi o to, że wszyscy myślą, że jestem, kurwa, level minus 100 we frikach. I niech, kurwa, tak myślą. Niech mi po prostu ktoś da... A to z kim ty byś chciał walczyć w końcu? Daro Lew, kurwa, tak mnie wkurwia. Po prostu i by były zajebiste, kurde, on by się tam ubrał za tygrysa, za misz, kurwa, Shaolinu, za nie wiem, coś tam. Zjadłbym go, kurwa, zjadłbym go. On by po prostu, kurwa, czerwony by był. On by już... Wszystkim, co bym mógłby chciał rzucać na mnie, ja bym, uwierz mi, Kasiu, nie byłoby jedno brzydkie słowo. Kąsałbym w niego jak, kurde, szersze, kurde, ale okay. Ja potrafię kąsać tak inteligentnie, że i cztery, poza tym, wiesz, ten wiek, chociaż wiesz, ja znam wszystko. Ja wiem, że on walczy z Szymonem Kołeckim i ma Cojones też i tak dalej. No teraz wraca na taką dobrą pasję. No, ale ja mu urwę łeb, kurwa. I właśnie, kurwa, niech myśli, kurwa, ten nic nie potrafi i tak dalej. To pokażę. I ja ci dzisiaj mówię, że jeśli wtedy, a bo ci mówię, że już ten pstryczek debil się nie włączy, bo byłem rozdziewicowany, ale jeśli dam słabą walkę, jeśli przegram przez, nie wiem, split decision, a pokazałem fajne rzeczy, to dam sobie kolejną, ale jeśli przegram beznadziejnym stylu, to uwierz mi, że mam swoją bałkańską dumę, powiem ją, bo okay. Fajnie, sayonara, ale chcę raz w życiu, bo wiesz, bardzo mało osób wie, że ja miałem jeszcze kontrakt w Fejmie, przed Prime'em. O proszę. I to też mnie zniechęciło, bo miałem 2 razy walczyć, i 2 razy schudłem te 13-14 kilo. A i zapierdalałem. Co? Z Bogzelem czy z kim? Było raz zgadany Bogzel i raz później po fakcie się dowiedziałem, że to miał być Jabłczan na jego początek kariery. Okej. Okay. Ale ja byłem też i młodszy PSL, i zapierdalałem, i tak dalej. I powiem ci, że później dzwonił do mnie mój manager Artur Gwóź, którego pozdrawiam. Ty był miesiąc przed, 3 tygodnie przed, wiesz, to nie będzie walki, red i tak dalej. I jeszcze, może nie pamiętasz, ale parę razy na konfach mówili ty, ale Red się domaga walki i Gola z Buxtonem, z Boxdelem mówili Red jest atencjuszem, próbuje kurde się wbić, a ja wiesz, z moim małym Instagramem, bo ja jestem boomerem, mi już nie zależy, 46 lat, żeby mieć 200 tysięcy, pokazywałem kontrakt, pierwszą stronę, mówię hello. Macie tu, kurwa, kontrakt. Jest napisany Ernest Iwanda. No nie pokażę wam sumy i tak dalej. Ja naprawdę miałem kontrakt przez 2 lata. A oni jeszcze mieli czelność... Na kto negocjował kontrakt, tak to? Artur Wójt z panem Rozparą. No i widzisz, to jest właśnie fajne. Rozumiesz? No, tam, no. I oni jeszcze, żeby zamiast zamknąć mordę i nawet powiedzieć mi, bo jestem może wychowany na stare czasy, przepraszam, Redziu, chuj, no. No nie wyszło. To kurwa oni jeszcze mówili, kurwa Red Atencjusz próbuje kurwa się wbić na walkę. A ja kurwa na moim Insta godzinę później kurwa wiesz, do moich kurwa 36 followersów, proszę, to jest mój kontrakt i tak dalej, i tak dalej. I powiem ci, że to też jakby
wiesz, zniechęciło mnie, bo wtedy miałem, kurwa, no byłem w takim sztosie, dlatego wiem, w jakim sztosie potrafię być. I uwierz mi, że parę osób nawet niedawno mówiło, Red, wróć na treningi, wróć pół roku. Mhm. Ci, co mnie widzieli tam kiedyś, mówią, stary, takiego, jego, my wiemy, że ty zrobisz, kurwa. No to słuchaj, Federacja Fame, macie tutaj pojedynek Darolew kontra Ernest i Wanda. Ja chcę Darolew, kurwa, po prostu urwę mu łeb, kurwa. Albo Prime. No raczej, no. Jesteś freelancerem. Ja chcę mieć 3 miesiące ten. Czy to będzie Cloud, czy to będzie ten, czy to będzie, I don't know. Mhm. Darolew jest ten, który najbardziej wkurza mnie po prostu, chociaż nie mam jakichś negatywnych, ale jest, no nie wiem, no po prostu, kurwa, jeszcze rzuca pieprzem w Piotra Świeczewskiego, który jest moim starym ziomem, boomerem też, stary dziadzia. A właśnie tak ten, przypomniałam sobie najlepszego jeszcze frika. W sensie takiego, no, taką ten. Z tych lepszych, tak? Z tych lepszych. Okay. Dawid Załęcki. No tak. Ale to też nie wiem, no ma tak, tylko w walkach takich no K1. No. K1, no. No to też uważam, no że... No tak, tak, tak. No tak, zresztą tak. Uważam. No pokazał walkę z Tomkiem Sararą. Okej, okay, to był jego też sposób na tą walkę. A mój ziomek Wielki Bu? No też, też. No tak, o, Patryk też. Ale Patryk, czy, no, czy, ale czy, to nadal... Czy Patryk się obrazi... Że mówimy na niego freak, czy to... No nie, no wiem. On jest freakiem, no ile miał ty... Nie, no to co ty, no tylko wiesz, no ale Patryk też nie lubi tego MMA za bardzo, on dopiero roczkuje w tym MMA, więc... Wydaje mi się, że czy w ogóle on trenuje MMA, czy dalej tylko... Nie, no trenował z... Ja nie pamiętam, jak się ten trener nazywa, jego, przepraszam, ale gdzieś tam chodzi na to MMA chodzi, zaczyna. Coś ma teraz jakiś problem z czymś tam, coś go boli. Rwę pluszową ma, ale już widziałam, że go wczoraj tam nastawili, był na to. Tak, właśnie, widziałem wczoraj, że dzisiaj siadał autem i mówię, potrafię swoim autem jeździć. No. My się, właśnie, powiem ci szczerze, czekaj, właśnie to, co miałem ci na koniec powiedzieć, no to Buł chyba jest w top 3... Nawet ziomków, których poznałem w tym, nie? No ja też go uważam za swojego. My mamy ziomka. Nawet, później ci pokażę, pomysły, ale to jest na później, kurwa, boys band zrobić, nie? Rudy będzie śpiewał? Chyba do niego Rudy mówię, bo my tak sobie dogryzałem. Bo my nie wiemy jeszcze, właśnie problem jest, że nie mamy nazwy. Ale on chce śpiewać? My chcemy boys band zrobić, na razie nie wiadomo, kto jest kto. Poza tym boys band polega na tym, że może to być mindfuck, a ja lubię mindfucki, że będzie śpiewał ktoś, kto będzie nie w zespole, ale on będzie śpiewać, a my będziemy tylko playback robić. Hello, kurwa. Nie wiem. Piszemy, on zawsze pisze, Redziu, po walce zawsze mu pisze gratki, morda moja, zajebiście ci poszło i tak dalej. Zawsze szanuję go, daję mu te 2-3 dni po walce. Mhm. I później mu pisze, mordo, to co? Bo Izben mówi, kurwa, ja czekam na ciebie, kurwa, on do mnie, nie? Ja mówię, mordo, no. Tylko, że ja nie wiem, kim ty masz być i kim ja mam być, nie? No Patryk mógłby na przykład, nie wiem, za cymbałkę udawać. Nie, kurde. Coś grubszego. Ja myślę, że Patryk minimum, kurwa, ten solowy krok taneczny, to on go napierdala, kurwa. I później z tego, wiesz, jak to się nazywa, że na TikToku, wirale? Viral, że idzie viral i kurwa, gramy koncerty. Niech on tam robi wszystko, tylko niech nie śpiewa. Już wszystko, ale przejdzie. Mówi, że śpiewać, no, dlatego... Ale on może udawać, że śpiewa, no tak, tak, a ale jakby to niech... kurde Andrzej jakiś, ale niech on jakby nie daje, Jezu, ale nie to daje ci, swojego ale głosu. To wtedy to nawet tobie ci nie powiem, kto to śpiewa, czy to Patryk, nie powiedz mi, Redziu. A to będzie ty, wasza popierdolona piosenka, to Andrzej, to Patryk śpiewa? Powiem ci, a może Patryk, może Andrzej, może Stefan? Ty wiesz. Nie, Patryk. Musisz zgadnąć. To czekam na boys band naprawdę. Nie mamy nazwy na razie. Też jak coś, możesz wysyłać mi na prywatne nazwy, nie? No to niech widzowie w komentarzach, Jezu, niech widzowie w komentarzach piszą. I tam jeszcze miał, kurde, być Dominik Abus. Tylko on jakby jest introwertyk i nie wypowiada się, więc mam rozumieć, że po cichu, kurde, nie chcę być w tym projekcie, nie? Mhm. A uważam, że musi być taka trzecia osoba, nie? Do kogo się znajdzie jeszcze do kompletu? Wiesz, jakiś też taki, kurde... Astrolowanego weźcie. On o, jest śmieszny. Ja bardzo go lubię, kurde. No. No i macie... O, ej ty, i wiesz co? Kurwa, Astrolowany... Kurde... Wiesz co, te... Ja gram tylko na BetClicku, jak gram. I tą piłkę nożną. A te wszystkie są w Fortunie. Stolowany od 4 walk wstecz z Tom teraz, wiedziałem, że wygra. I za każdym razem chciałem dać tylko na tą walkę 2-3-4 stówy i bym wygrał taki hajs. Ja za każdą walkę, jak teraz było bestia w mojej głowie, bo i od nowa wszyscy się ten i nawet chyba oznaczyłem go na moim Insta story,
Stylowany i od nowa, kurwa, fortunę wprowadziłeś w bambuko, bo tam na początku było 4-10 czy coś takiego, nie? No. Kurde. Tylko grać od razu, jak na początku, jak pokazało się, były te najmocniejsze, później tam spadło do 3 czy nawet 2,80, ale początkowo było ponad 4 i wtedy rzucasz, kurde, wiesz, easy money, kurde. Nie? No, trollowany, wiesz, jego ludzie dużo bardzo skreślają, no bo wygląda jak wygląda, ale on potrafi się bić, chłopak ma naprawdę wiesz, charakter chodzi, i umiejętności jakieś. Ale olać frików, ja ci mogę teraz listę parę w UFC grubasków, którzy, kurwa, są turbo kozakami, kurwa. Kto na przykład? Bo ja to tak... No, Taitu Iwasa. Czy ja nie znam. Wiesz, właśnie to jest ten problem. No, przegrał teraz z Marcinem Tyburą. Okay, a, to ten, okej, okay, no. Ale jest, wiesz, no był w top 10 ciężkich w UFC, no nie ma wstydu przegrać. Ale ten, Marcin Tybura też, zobacz, Tybura też nie wygląda, nie jest jakiś turbo urzeźbiony. No dobra, jest jeszcze taki, kurde, teraz zapomniałem, też w wadze ciężkiej. On w ogóle salta robi, jak wygrywa, robi te, kurde, spinning, kurde, high kicki. A ma większy bebzek ode mnie. I jeszcze jak wygrywa, robi salto do przodu i na dupie ląduje tak, nie? I, no. I się po bebzeku, kurde, także wiesz, a leje każdego w UFC, tylko nie pamiętam jak on ma. Później ci pokażę. Zapomniałem, mam dziurę teraz. Był przecież ten z brodą, tylko niż skończył karierę, też ocierał się o mistrzostwo. Jak on miał? Boże, widzisz, to jest starość boomera, kurde. On nawet... Jak były te TUFE, te Ultimate Fighter, te programy, wiesz, że no. Dwóch bierze... Tak, jak zombie przecież występował w teamie McGregora, tak? No to on właśnie prowadził taki jeden, kurde. Miał takie, kurde, długie, kurwa, włosy białas, taki jakby z country, kurde, z Teksasu, kurde. No to on miał... I on mega kozak w judo i później w stójce. On jak cię trafił, kurde, takim, wiesz... A la, kurde, overhandem? Ferrari, kurwa, overhandem, to kurwa, są tam leżeli, kurwa, wiesz. No, także... no ale właśnie widzę, dlatego forma nie, znaczy sylwetka często nie walczy i dlatego strollowany no, jest dobrym tego przykładem, że... Mój kuzyn, który walczy w KSW teraz w Paryżu, jest chudziutki, ale ma te, jak Daniel Cormier, ma te tutaj boczki. Tak, tak, te. No. I już nie jeden, bo ma rekord w KSW... Jak się nazywa? Kroata Barrio. A to... No tak, no kojarzę. Kojarzysz? Kojarzę, mój kuzyn. O proszę, no, no. Prawdziwy kuzyn. Ja go oczywiście wsadziłem do KSW. Widzimy się teraz w Paryżu, ale o co mi chodzi, że wiele fighterów, a grubasek, a on ma cardio. Po prostu ma taką budowę ciała, nie? Tak, no. Jest tak ten. I chodzi o to, że już w drugiej rundzie on zamęcza, on wiesz, kończy bardziej, on jest parterowcem w ogóle, on jest w ogóle mistrzem, bo on jest pół Argentyńczykiem, pół Chorwatem i tam w Argentynie to jakieś mistrzostwa Pan American w zapasach, tam w wadze do 70 kilo i on ma złote medale i to nie jeden, tylko tam z 15, wiesz o co chodzi, no to kończy zawsze gilotyną, wiesz i tak dalej, tam ci już kurwa ledwo zipią, a on jeszcze może wiesz, on jeszcze... W tej, idzie do punktu medycznego i idzie do szatni, jeszcze sobie pobiega, jeszcze 15 pompek pokaże, a wiesz, tamci wychodzą z sześciopakiem, tak, a on wiesz, kurwa, siada i jest w brzuszcie bolutki, nie? No, no. I strasznie mi lubi właśnie wagę robić. Jak miałem trzech moich zawodników z Zagrzebia, są dalej moimi kumplami, ale ja tam miałem, wiesz, spinę z trenerem, nie, to jest najmniej ważne. To jest taka góra w Zagrzebiu i oni, jeden na rowerze ją robił, ale taka stroma, naprawdę. Drugi biegając ją robił, a Barrio samochodem, kurwa. A na górze jest kawiarenka, Chorwaci są kawosze i się wszyscy umawiali na górze. Odpoczynek, chwila, wiadomo, jakieś tam picie, coś tam, ale później kawusia poszła i tak dalej, to... Barrio, kurde, wiesz, no nie chciał mu się biegać i tak dalej. Ale jebany ma kardio, tak? Ale biegać... Co to, czym on to robi? Biegać, nie wiem, jest ten, nie? Po prostu. Tak. Ale dobrze, wróćmy, bo ten, ale lubię tą rozmowę bardzo, do zjebanych, bo mamy tak naprawdę tylko para Maxila i pana Jacka. No nie, wymieniliśmy całą ten Dubiela, Polaka i... A no tak. I no dobra, jest. Marconia jeszcze... trochę, no. No ale nie, no nie, no. Znaczy medialnie Marconia. Dobra, to ja muszę kogoś ode mnie wsadzić. Dawaj, wsadzaj. A jeszcze poszukam, może kogoś jeszcze dodam od Marsa, jest taki
No Daro Lew, kurwa, ale on dostanie wpierdol ode mnie, więc przestanie, kurwa. No. Daro Lew, dostaniesz no wpierdol. Ale takich, no to takich... Ale on bardziej bym powiedział, że to jest człowiek chory po prostu, nie, że... Znaczy no. Ten, no to Lasik, ale to po prostu on jest taki dziwny. No to taka spierdolina. Tak, tak, tak. Ale tak, to tak, jakby... Tak. I widzisz, no nie chcę go obrazić, mimo tego, tak, że przed chwilą tak, powiedziałam. Tak, ocieramy, że to jest typ, który mógłby mieć... I właśnie można, może lepiej właśnie z takich ludzi właśnie ani nie gadać, ani się nie śmiać, bo on może ma żółte papiery po cichu i nie wiesz o nie, tym. Nie, no tak? Na takie tematy, no nie wiem, ale no widać, że on ma jakiś taki problem z emocjami, ze sobą. No powiem ci, wracając do tej, nie oglądałem, tam jest jakiś kanał, który robi best of wszystkich konferencji, no. Ja to oglądam. SEP 4 albo jakieś takie coś takiego. Coś takiego, kurde, no. Jest lepiej, wiesz, rano... Jeszcze rano to oglądam, wtedy nie ma katorgi, ale twój panel obejrzałem cały, no dwa razy pomyślałem, biedna Kasiu, a wtedy już myślałem, żeby cię zaprosić, co ty tam kurwa mać robisz? No ale wiesz, mówię, no to nie wiem, czy już kończymy powoli, ale, czy nie, ale właśnie chodzi mi o nie to, jest, że... W ogóle nie. No bo... nie, bo tam właśnie... Dlatego ten. Ale właśnie chodzi o to, że ja tam jestem teraz, ta walka, bo nie mówiłam tego na konferencji, bo mam teraz w niedzielę program, to o tym to powiem i tam gdzieś już pisałam na tym. Będę miała taki baner, jak czasami wychodzą zawodnicy, wiesz, mam taki baner ze sponsorami ze sobą. No i właśnie chcę mieć taki baner. Mam nadzieję, że jak największy, zaraz się tym zajmę, żeby jak najwięcej osób tam pozyskać. I jeżeli są jacyś sponsorzy, którzy dołożą cegiełkę do tego, to siano całe z tego baneru i z pay-per-view idzie na dzieciaki z Fundacji Mam Marzenie. To jest taka fundacja, która tam właśnie, pewnie jakieś takie drobne marzenia takich chorych dzieciaczków. I to są naprawdę marzenia typu, ja tam widziałam nawet jakiś, nie wiem, domek dla lalek, czy jakiś rowerek. Wiesz, czasami wiadomo, że są tam jeszcze jakieś, nie wiem, wycieczki do Disneylandu, czy coś takiego, no to już, przepraszam, cięższe. Ale no... To jest coś dobrego po prostu zrobić. I najlepsze jest tak, jak przeczytałam ostatnio komentarz, no Kośka tak mówi o tej fundacji, wybiela się fundacją, bo ona miała tą aferę ze sterydami, ona chce się wybielić. I ja mówię, człowieku. Ja wiesz, sterydów nie brałam. Ale dobra, ale... No bo Marcuń kiedyś właśnie przekręcił, że ja nie chciałam... Ale masz prawo brać sterydy, tak? Ale nie biorę nawet i to jest najlepsze, że nie biorę, brałam przez 3 tygodnie sarmy. I ludzie myślą, wiesz, i to jest chore, ludzie myślą, że ja wybieram się czymś, gdzie ja w ogóle akcje charytatywne robiłam jeszcze jak byłam w gimnazjum, tam robiliśmy dla dzieciaków z domu dziecka, dla jakichś takich różnych osób zbiórki. I ludzie myślą, że ja przez to, że brałam przez 3 tygodnie jakieś suplementy, no suplementy, sarmy, okej? Okay? I ja się teraz muszę wybielać jakąś fundacją, no to jest chore dla mnie, że żyjemy w takich czasach, że wiesz, są friki, którzy robią dużo gorsze rzeczy i jakby mają to przepuszczane, a mi ludzie wytykają jakiś temat zwykłych sarmów. Ja na przykład też właśnie jak bym zawalczył z tym, Z tygrysem, kurwa, z Nepalu, kurwa, no. Daro Lew, kurwa, to tego nie pamiętam, ale to bardzo szybko znajdę w necie, to ja właśnie jakąś tam procent mojej garzy chcę, jest mega fajna fundacja, ja jestem zawsze, jak wszyscy, ej, to, że dajesz fundacji, super, ale ja zawsze, jak wszyscy, wiesz, bardziej pieski, ten, tak dalej, to ja muszę iść, wiesz, left. Jak wszyscy całe życie, wszyscy idą right, kurwa, jest no. Skrzyżowanie, ja jest, pójdę left. Wiesz, cały muszę. Po prostu muszę, nie ma im, to jest moje ten. Jest taka fundacja, ale nie powiem ci, Boże, teraz jak się nazywa, ale nie mam na razie walki. Jak będę miał, to będę miał wszystko przygotowane, zadzwonię do nich, dadzą mi logo, bla, bla, bli, bla, bla, bla. Że są dzieci z Polski, którzy nie byli nad Bałtykiem. A, okej, okay, no to i chyba po prostu, nie słyszałam, ale nie wiem, jak się nazywa. Ja też wiele razy widziałam i tak dalej i to od dawna istnieje i po prostu oni ogarniają, że tam nie wiem ile dzieci, wiadomo, w lipcu i w sierpniu jadą do jakichś tam domków drewnianych, wiesz, gdzieś tam do Łeby, no nieważne gdzie, nad Polskie Morze, no. Wiesz, zobaczyć Bałtyk. I dla mnie to jest właśnie takie wzruszające, że wiesz, że ja zobaczyłem pół świata, a jest taki biedny dzieciak gdziekolwiek z Tarnowa, z Wrocławia, czy cokolwiek, tak, który nie widział morza, nie? No. I właśnie zajebista jest ta fundacja, jeśli zawalczę z tym, kurde, co ma waginę, kurde, lew z waginą, to na pewno będzie ta fundacja, na pewno pomogę i nawet zapytam się, czy mogę się wybrać
Z nimi? Z nimi na jeden, dwa dni, nie wiem, puszczę jakieś stare rapsy, zacznę, wiesz, no. Puszczę jego piosenki. To ci, dzieci traumę będą miały. No. Dobra, tym kurde głupim moim sucharem, to było słabe, ale ja kocham moje głupie suchary. Nie, nawet się uśmiechnął. Dobrze, to była Kasia, dziękuję ci bardzo. Dziękuję ci bardzo. Wpadaj za zaproszenie. Wpadaj do mnie, kiedy chcesz. Mam nadzieję, że to, że będziemy pisać, widzieć się i wszystko, i życzę ci wszystkiego dobrego z walką, tak? Dziękuję bardzo. Baw się dobrze. To jest najważniejsze. Baw się dobrze. Mam nadzieję, że się spiszemy, złapiemy i tak dalej. A z mojej strony życzę, że po prostu zrobisz ze mną wywiad po konferencji, jak porozmawiam szczerze z Darkiem Waginą. Ja mam nadzieję, że zrobimy ten wywiad jeszcze przed konferencją, po twoim ogłoszeniu, więc tak, mam nadzieję, że z Darkiem do Waginą. Zobaczenia. Z Darolwem. Ale imię Darek Wagina jest okej. Okay. Nadal muszę zachować obiektywizm. No wiem, ale Darek Wagina jest okej, okay, kurde. No. Tak. Dobrze, ja jestem Hayley de Fred, to jest Kasia Kubiak. Umyjcie zęby przed spaniem, bo zawsze wam śmierdzi z buzi. Kurwa, Aquafresh nie kosztuje dużo. To był mój podcast Czerwona Kartka. To jest CGM, to jest Wojtek Ekonom z Fenomenu. Pa, pa. Cześć.